No, okazuje się, że zostało jeszcze do pokazania tutaj taka kaplica pamięci męczenników polskich, do której wejście znajduje się od tyłu. No, nie wiedziałem o tym, że tutaj jeszcze od tyłu jest taka kaplica, jest takie wejście. Wejdę na chwileczkę, kilka minutek, zobaczycie jak to w środku tam wygląda. Tutaj przy wejściu z prawej i z lewej strony mamy takie multimedialne urządzenia. Pewnie są jakieś informacje, możemy sobie zasięgnąć. Tutaj z prawej strony ławeczki. Z lewej strony są też ławeczki. Piękne ławki drewniane. Na ścianach, tutaj na bocznych ścianach mamy witraże, Jan Paweł II. W tle, jak słyszycie, są czytane nazwiska poległych. I w tle muzyka, chyba Fryderyk Chopin. Na wszystkich tych witrażach jest przedstawiony Jan Paweł II. Piękne witraże. No, a tutaj na ścianach widzimy właśnie przygotowane nazwiska. Tutaj przygotowane takie świeczniki, na których możemy zapalić sobie świeczki ku pamięci właśnie tych zmarłych osób. No i tutaj taki główny jakby ołtarz. U góry cztery aniołki z trąbkami. Tutaj figura Matki Boskiej. Z tyłu mamy takie symboliczne, nie wiem co to są, krople czy takie płomyki symbolizujące chyba świętych czy błogosławionych. No nie wiem, nie chcę tam za blisko podchodzić, bo to nie wypada. Wszystko błyszczące, ładnie wygląda. Tutaj też takie świeczniki z lewej strony. A tutaj za tą ścianą są drzwi. Z tego co widzę, to jest wejście już do samego, za sam ołtarz w kościele, tym, w kościele głównym, za ten główny ołtarz. Bynajmniej tak mi się wydaje.